Witam serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu. Jesteśmy właśnie w trasie do Polanicy Zdrój. Na 15 mam konsultację w sprawie korekcji noska, więc do tego czasu postanowiliśmy trochę wykorzystać ten czas, pozwiedzać tutaj okolice Doliny Kłodzkiej. Jak to się nazywało? Doliny Kłodzkiej, ponieważ jest tutaj naprawdę mnóstwo zabytków, bardzo urokliwych miasteczek. No i właśnie jesteśmy w Wambierzycach i zaczynamy naszą wycieczkę. Polanicy jest już blisko do DM-u, więc stwierdziłam, sprawdzimy, co tu ciekawego mają. Pierwszy krem, jaki wziąłam do rąk, to jest krem do stóp z mosznikiem i już ma ładny skład. Szampon z kokosem o ładnym składzie. Kokos miś. Boże, jak to ładnie brzmi. Zobaczcie, nawet Alverde ma mydła w kostce i skład jest bardzo ładny, ale ja po prostu nie wiem, jaki jest pH szamponów w kostkach, bo jeżeli chodzi o skład, akurat tutaj są dość mocne, one są oparte o SCS i ja po keratynowym prostowaniu włosów nie chcę SCS używać. Czekajcie, czy będziecie widzieć skład? Nie ma tu żadnych substancji wygładzających, no nie ma tu żadnych substancji, które mogłyby obniżać pH, ale SCS może mieć pH w miarę neutralne, może nawet zahaczająco fizjologiczne, no trzeba byłoby to sprawdzić, dlatego ja nie sięgam po szampony w kostce, z tego względu, że właśnie nie mam pojęcia, jakie one mają pH. Przejrzałam pierwszą całą półkę Balei i powiem Wam tak, z kosmetyków, które znalazłam o fajnym składzie, ten kremik pod oczy z mocznikiem, muszę Wam powiedzieć, że strasznie mnie zaintrygował, bo nawet jego skład już na drugim miejscu w składzie jest ten mocznik. Ale powiem Wam tak, kremów pod oczy w Polsce można kupić dużo. Mam teraz Recibo, który jest bardzo wydajny. Później chcę wypróbować Biolawen, więc nie chcę sobie na siłę napychać półek. Ale to, na co się ja zdecydowałam, to tu są takie płatki pod oczy i zamierzam sobie właśnie zabrać dwie. Pokażę Wam skład. Bardzo ładne. Sekundeczkę. Składowo bardzo ładne. O, może teraz lepiej zobaczycie? Chyba nie. Tak czy siak, płatki pod oczy. To jest coś, czego w Polsce nie ma. Płatków pod oczy o ładnym składzie. Dlatego biorę. Ale wiem, że niektóre z Was interesuje w ogóle, co jest w Balei o dobrym składzie. To jeszcze powiem Wam, że ten kremowy peeling do twarzy, również to mleczko do demakijażu i na chwilę obecną tyle znalazłam. Popatrzę, co jeszcze może uda mi się znaleźć. Ej, to są mega ciekawe kosmetyki. Patrzcie, to są takie bandaże, które się owija na nogach i to ma działać antycelulitowo. A tutaj obok, popatrzcie, taki na
dekolt i na biust, takie maseczki w płachcie. No skład niestety nie jest dla mnie akceptowalny, dlatego nie będę próbować, ale mnie to zaciekawiło. Takie mydła w płynie z Alverte, piękny skład i oparte o bardzo delikatne substancje myjące. Sprawdzaliśmy również kremy z filtrem, ale Adrian stwierdził, że jestem zbyt wybredna, nic nie znaleźliśmy, a nawet jest tutaj coś takiego jak pomadka z filtrem SPF 50, no niestety skład kiepski. Również te balsamiki w trzech różnych zapachach mają bardzo ładne składy. Podoba mi się to, że znajduje się w nich izopropyl palmitate. To jest taka substancja pozyskiwana z olejów, ale ona daje skórze niesamowitą gładkość i lubię balsamy właśnie oparte o te substancje. Podsumowując wyjście, muszę Wam powiedzieć, że rozumiem fenomen marki Balea, ponieważ patrząc na te składy, faktycznie nie było tam wiele tych składników używanych za kontrowersyjne, ale wiecie jak jest ze mną, szukam tylko i wyłącznie wzorowych składów. I takie też również można było znaleźć, więc mam nadzieję, że kto wie, może kiedyś Balea, a może nawet całe DM pojawi się w Polsce. No to zobaczcie, gdzie już jestem, pod gabinetem pana doktora Wysockiego. Właśnie wyszłam z konsultacji, no i zaklepane jesteśmy, umówieni. Adrian się stresuje, bo nie może znaleźć w bagażniku kefirka czy bułeczki, bo jesteśmy strasznie głodni i coś sobie przekąsimy i jedziemy też coś zjeść. Fizyka w szkole zawsze jest jakoś tak strasznie ciężko omawiana i zazwyczaj jest zmorą wielu uczniów. I tutaj zobaczcie z samego rana, jak przywitał mnie fajny widok. Spójrzcie na ten cień, który pada za tą ozdobą. Jeleń jest do góry nogami i są to jakieś tam prawa optyki. Pamiętam, że uczyłam się czegoś takiego na fizyce, jakieś dziwne wzory, jakieś obliczenia. Ale właśnie wszyscy się na rękach wygląda jak baranek po prostu. Tak czy siak po prostu wygląda to pięknie, przeuroczo. Po prostu stwierdziłam, muszę Wam to pokazać. A jednocześnie w jaki sposób ta optyka, fizyka może być ciekawa bez takiego całego skupiania się na tych durnych wzorach, które nikomu do niczego nie są w życiu potrzebne. A i to samo zachodzi gdzieś w aparacie i w naszym mózgu, że są te obrazy do góry nogami, to coś właśnie mi się kojarzy, ale na lekcjach było to tak nudnie przedstawiane, że szok. Właśnie siadam do nagrywania kolejnego chat make-upu i w nim będę wykonywać makijaż paletą Alila, którą pokazywałam Wam w poprzednim weekendowym vlogu. I zobaczcie, tutaj mamy dźwiękowca, nagłośnieniowiec jest przede mną. O, i tak możecie też zobaczyć, jak to wygląda od zaplecza. Hej! A tam, o tak, tak. To zdecydowanie oświetlenie reguluje mi tu natężenie światła dziennego w aparacie. Idziesz do nas, memiczku? Chodź, kic. O, tu blenda, możecie zobaczyć właśnie, jak to wygląda od zaplecza. Sprawdza pewnie bateria, czy jest w zapasie naładowana. Operator blendy. Słuchajcie, mam takie pomocniczki, że nie wiem, jakbym sobie bez nich dała radę. A teraz już, kiedy troszeczkę te emocje w związku z wczorajszą wizytą u doktora Wysockiego opadły, myślę, że czas na to, żebyście usłyszały, jak ogólnie było. Jedno z pierwszych pytań, jakie mi w ogóle pan doktor zadał, to co w ogóle mnie do niego sprowadza. No i zaczęła się rozmowa na temat korekcji nosa i pan Wysocki wprost powiedział, ale proszę pani nie ma brzydkiego nosa, więc tak naprawdę dlaczego chce go pani zoperować? I to było bardzo istotne pytanie, ponieważ największym problemem, jaki jest w operacjach plastycznych, to jest to, że pacjent często ma zbyt wygórowane oczekiwania. I pan doktor
właśnie chciał mi to uświadomić, że u mnie zmiana będzie bardzo niewielka i bardzo, no, żebym się nastawiła na to, że wiele osób w ogóle tej zmiany nawet nie zobaczy i pewnie będę słyszała, że po co mi to w ogóle, prawda? I on się też mnie wprost zapytał, że skoro mam niewiele do zrobienia w tym nosie, no to po co w ogóle to robić? Więc wprost po prostu odpowiedziałam, że faktycznie mój nos nie jest dla mnie jakimś kompleksem, który by mi przysłaniał życie i radość jakąkolwiek. Natomiast, że mam teraz takie możliwości i już od dawna o tym myślę, gdzieś delikatnie ten nos mi skręca w jedną stronę, a pan Józef Wysocki mówi, ale pani, że każda twarz jest asymetryczna, u pani jest to spowodowane nawet nie tyle tym, że sam nos jest zły w sobie, co bardziej, że mam asymetryczną twarz. Pan doktor mi od razu na to zwrócił uwagę, że u mnie jest jeden policzek mniejszy, drugi większy. U mnie zaczyna się problem tutaj przy nosie i bardziej jest to prawdopodobnie związane z moją wadą wzroku. Jak ja powiedziałam, że faktycznie mam bardzo dużą wadę wzroku i przez tą wadę mam różnicę w wielkości gałki ocznej, aż o 2 mm mam większą jedną gałkę oczną. On powiedział, że tak, to jest prawdopodobnie stąd, że ja mam tą asymetrię nosa. Ale że pewnie większość osób tego nie widzi, kiedy na mnie patrzy. No ja tak, że jak najbardziej ja się z tym zgadzam, ale dla swojego lepszego samopoczucia chcę się podjąć tej operacji. I pan Wysocki zaprosił mnie do lustra i właśnie przy lustrze, zasłaniając mi swoimi palcami po prostu niektóre części mojego nosa, pokazał mi, że u mnie nie będzie wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o nos, patrząc wprost, tylko właśnie głównie z profilu. A powiem szczerze, mnie to jak najbardziej satysfakcjonuje i kiedy zobaczyłam, jaki efekt uzyskam, powiedziałam, że super, że właśnie o to mi chodzi. I właśnie doszliśmy do takiego wspólnego porozumienia i ja powiedziałam panu, że jak najbardziej rozumiem, że diabeł tkwi w szczegółach, że często mała zmiana daje wielki efekt. I to, co on mi zaproponował, jak najbardziej mnie satysfakcjonuje. Nie będzie widać z daleka, że ja mam robiony nos, że to będzie wyglądało jakoś nienaturalnie, że to będzie wyglądało dziwnie. Po prostu to będzie mój nos, ale będzie troszeczkę mniejszy i troszeczkę zgrabniejszy. A wiecie, ja, która widzę się codziennie w lustrze, która jeszcze dodatkowo po prostu widzi siebie, bo oglądam swoje filmy, jeden film potrafię kilka razy oglądać, no bo go montuję, no bo sprawdzam, czy na pewno dobrze się zmontował, bo sprawdzam, czy przed publikacją i jeszcze po publikacji często, czy na pewno nie wkradł się jakiś błąd. Naprawdę bardzo dokładnie sprawdzam każdy swój film i to jeszcze potęguje to, że ja mam swój obraz swojej twarzy przed oczami, może troszkę bardziej dokładny niż większość, kiedy na mnie patrzy, więc to dla mnie będzie zmiana i to dla mnie będzie efekt. Oczywiście nie obyło się bez tego, że tam panu troszeczkę posłodziłam, bo powiem szczerze, dla mnie jest to chirurg, który jest wyjątkowy. Miałam przyjemność być na jednym wykładzie dotyczącym właśnie medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, będąc w Rzeszowie. I właśnie miałam przyjemność słuchać wykładu pana doktora i powiedziałam mu o tym, że właśnie kiedy usłyszałam tego, jak on opowiadał, jak on się tam wypowiadał, jakie on miał podejście i pamiętam, że on właśnie wtedy mówił, że największym problemem jest to, że pacjentkom się wydaje, że ta operacja plastyczna zmieni diametralnie ich życie, a tak nie jest. I jak najbardziej ja też nie uważam, że ta moja zmiana będzie jakaś straszna i odmieni moje życie. Absolutnie nie. Jest to coś drobnego, co po prostu sprawi, że ja się będę lepiej czuła. Więc kiedy już właśnie powiedziałam, że zdecydowałam się konkretnie na niego, bo właśnie miałam o przyjemność słuchać jego wykładu, to pan doktor mi się też miło zrobiło, podziękował. No i mi powiedział, ale pani Agnieszko, wie pani, jeżeli ktoś ma dużo do stracenia, duży ma nos, no to potem jakby, jeżeli będzie jakaś komplikacja, to ta osoba może nie będzie tego aż tak przeżywać, jak osoba, która miała fajny, okej nos, a coś pójdzie źle. No ja mówię, że dlatego się zdecydowałam na pana, bo pan Wysocki jednak jest jednym z niewielu lekarzy medycyny estetycznej, w którym ciężko jest znaleźć negatywną opinię. Więc naprawdę zrobiłam bardzo dobry research i wiedziałam, z kim rozmawiam i do kogo idę. Niemniej jednak oczywiście dopytałam o takie rzeczy jak ewentualne korekty i tak dalej, bo oczywiście tego typu rzeczy również trzeba wziąć pod uwagę, że są czasami przypadki nie z winy lekarza, tylko na przykład z winy tego, że coś się źle zrośnie. Ale pan doktor też powiedział, że jeżeli jest w nosach mało do robienia, korekta jest mała, to jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że to wszystko się pozrasta tak, jak powinno. A dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że nos jest takim organem, taką częścią ciała, który rośnie niestety, ale przez całe życie.
Więc jeżeli będzie ten nosek mały, niewiele zmieniony, to też później na przestrzeni lat on nie będzie się zbyt wiele zmieniał. Więc summa summarum, ja się cieszę, uważam, że jest to dokładnie to, co chciałam. Dogadaliśmy się, wiemy, o co chodzi i wiem, że idę po prostu w dobre ręce. Ale jak Wam powiedziałam, że właśnie zadawałam jakieś pytania, może Wam powiem, jakie pytania zadałam i co mi Pan doktor odpowiedział, bo może i są wśród Was takie dziewczyny, które się nad ewentualną korekcją zastanawiają i gdzieś im to na przykład pomoże. Aha, więc tak. Po pierwsze zapytałam, czy jest możliwe wyprostowanie mojego nosa, bo ja wiedziałam, że u mnie ta krzywizna wiąże się tutaj bardziej z tą częścią. Pokażę Wam to. Zobaczcie, to jest zdjęcie, które robiłam do wizy do Iranu i tutaj na przykład na tym zdjęciu bardzo dobrze widać, jak mi nos idzie po skosie. I właśnie pan doktor powiedział, że u mnie jest problem tu, w tym miejscu, ja sobie z tego zdaję sprawę, a to jest część nosa, która jest nieoperowalna. Kości się nie operuje, tylko chrząstkę, a u mnie sama chrząstka jest symetryczna. Więc niestety, ale właśnie nawet pomimo tego, że będę miała ten nos poprawiony, to ta asymetria pozostanie, bo jest związana właśnie z tym, że ja mam oczy o innym po prostu, o innej wielkości, więc z tym po prostu no, nic się nie zrobi. Ale no okej, pewnych rzeczy po prostu się nie cofnie. Natomiast oczywiście nosek będzie trochę mniejszy, trochę zgrabniejszy, więc po prostu uważam, że to wszystko będzie się trochę mniej rzucało w oczy. Ale właśnie, bo Wy też się czasami mnie pytacie, dlaczego ja chcę ten nos operować. No właśnie, zwróćcie uwagę, że on idzie tak, tak po skosie i zaczyna się to już właśnie gdzieś od brwi, od właśnie przestrzeni pomiędzy oczami. Ja potrafię nawet od Was dostawać wiadomości prywatne na Instagramie czy na maila, po co ja w ogóle operuję ten nos, żebym ja to dwa razy przemyślała. Dziewczyny, to tak, to nie jest tak, że mi to jakoś zasłania patrzenie na siebie i cokolwiek. I w ogóle nie rozumiem, dlaczego dostaję takie komentarze, bo przecież moje ciało to moja sprawa, jeżeli chcę sobie coś tam zmienić, to sobie zmienię. Wy się po prostu cieszę, że ja w ogóle chcę Wam to pokazać, nie wstydzę się tego, nie mam z tym problemu, że ja się gdzieś będę zamykała i potem na przykład po 3 tygodniach Wy mnie zobaczycie, wow, jak Ty pięknie wyglądasz, żebyś zmieniła kosmetyki do makijażu. Nie, nie, mówię to zmieniająca rysy twarzy. Nie, po prostu chcę Wam pokazać przy takim schorzeniu, jaki będzie efekt, a nuż to komuś pomoże, komuś, kto całkowicie inaczej patrzy na siebie. Dla kogoś, ktoś ma jakiś na przykład bardzo duży problem ze swoim nosem i z tego powodu wstydzi się interakcji między ludźmi, że ktoś coś powie, bo jak zobaczy, boi się, nie wiem, stać profilem do zdjęcia, no to właśnie, może takiej osobie, chociaż jeżeli jednej osobie mój film z taką transformacją przed i po pomoże, to ja już będę wtedy zadowolona. A jakieś takie właśnie komentarze, po co Ty to robisz, w ogóle uważam, że są nie na miejscu, bo co to kogo interesuje, czy ja coś robię, czy ja coś nie robię. Każdy robi to, co uważa za słuszne. Jeżeli ktoś uważa, że robienie sobie operacji jest złe, czy uważa, że niepotrzebne, to taka osoba tego nie robi. Ktoś, kto chce, no to robi. No i każdy, nikt za nas życia nie przeżyje, każdy jest odpowiedzialny za swój organizm, prawda? Więc w ogóle nie rozumiem takich komentarzy. Czy uwydatni się u mnie asymetria twarzy? Bo tak jak Wam mówię, pan doktor nawet sam zwrócił na to uwagę, że ja mam asymetryczną twarz. Jeden policzek jest większy, drugi mniejszy, że właśnie już przez te oczy jest inaczej. Więc czy mi się to uwydatni? Prawdopodobnie nie, no bo jednak będą te rysy twarzy troszeczkę złagodzone, bo i ten nos będzie mniejszy. Czy będę musiała przesunąć zęby? Bo też się zastanawiałam, czy u mnie ten nos, przez to, że jest krzywy, przez to, że ja nosiłam kiedyś aparat na zęby, no bo skoro też jest w policzkach asymetria, prawda? Czy to mogą mieć związkiem z zębami? Pan doktor powiedział, że raczej nie, więc raczej nie będę musiała przesuwać, bo mi też stomatolożka zwróciła uwagę, że ja nie mam zębów idealnie w symetrii ułożonych, że mi to ta ortodontka zrobiła tak na odwal się. W ogóle muszę Wam powiedzieć, ja jako dziecko miałam dużo problemów właśnie takich medycznych. Krzywe zęby, wada wzroku, krzywy kręgosłup i u wielu lekarzy, w których byłam, zrobili mi takie dziadostwo, że ja przez to teraz muszę po prostu wiele rzeczy naprawiać i nie naprawię tego całkowicie. No tego, że ja mam, słuchajcie, gdyby nie to, że mi okulistka dobierała cały czas złe szkła, to ja bym w tym momencie nie miała aż tak dużej wady. No ale kto by pomyślał, żeby podważać zdanie lekarza, prawda?
No i przez całe życie od dzieciaka chodziłam do takiej lekarki, jakiej chodziłam, która jak przestałam do niej chodzić, to mi się wada zatrzymała, bo mi ktoś zaczął wybierać całkowicie inne szkła, prawda? Więc może bym w tym momencie nie miała aż takiej asymetrii twarzy i aż takich różnicy w oczach, no ale z tym w tym momencie różnicy zrobię, nie zmniejszę sobie oka, nie zmniejszę sobie proporcji na twarzy, więc ile mogę, tyle po prostu chcę sobie poprawić, ale mam to na uwadze, że nigdy nie będę miała twarzy idealnie symetrycznej. Ale jeżeli chociaż troszeczkę będę w stanie ten efekt załagodzić, zmniejszyć, to dla mnie to już będzie w porządku. Więc raczej tutaj nie uwydatni mi się żadna tam asymetria. I raczej nie będzie, czy właśnie raczej ta moja asymetria nie wynika z kwestii zębowej, tylko właśnie tej ocznej, bo u mnie się problem zaczyna już tutaj, więc raczej przesuwać zębów nie będę musiała i nosić aparatu ponownie. Czy wypełniacze przeszkadzają w operacji? Czyli gdybym chciała sobie wypełnić w międzyczasie na przykład zmarszczki, marionetki albo właśnie gdzieś sobie tutaj coś poprawić, nie, byleby tylko te wypełniacze nie były w nosie. Ale nie zamierzam do nosu wstrzykiwać kwasu hialuronowego. Chociaż oczywiście robi się takie zabiegi, jeżeli ktoś chce mieć na przykład bardziej zadarty nosek i zmienić sobie troszeczkę kształt nosa. Ale tego akurat bym nie chciała, bardziej mi chodziło o takie zmarszczki tutaj wokół ust, to nie jest przeciwwskazaniem do wykonania operacji. Czy będę mogła oddychać przez nos po operacji? Bo musicie wiedzieć, że po operacji przez 1-2 dni, w zależności od tego jak inwazyjna była ta operacja, ma się w nosie setony, czyli takie jakieś jakby tampony. No i wiadomo, że wtedy trzeba oddychać przez usta. A dla mnie to jest tak trudne. Ja nawet jak mam katar, nie potrafię oddychać przez usta. Ja nie potrafię wtedy zasnąć, bo ja się duszę, nie umiem oddychać przez usta. I jeżeli tracę świadomość, czyli zasypiam, automatycznie się wybudzam, bo nie umiem oddychać ustami. I pan doktor akurat robi tak, że te setony mają jednocześnie rureczki, więc można oddychać przez nos. Więc dla mnie całe szczęście. Czy przy mojej takiej wadzie, czy jeżeli to poprawimy, ten mój nos, czy powinnam wtedy wyrobić nowy paszport, nowy dowód osobisty? No wiecie, ja często podróżuję i bardzo często są takie skanery twarzy, jak się przechodzi przez przejście graniczne na lotniskach. Ale pan doktor powiedział, że to jest na tyle niewielka będzie zmiana, na tyle nieduży efekt, że raczej tutaj nie będzie potrzeby wyrabiania nowych dokumentów. Chociaż ja nie wiem, czy tak czy siak sobie nie wyrobię, bo dla mnie ta wygoda szybkiego przejścia przez granicę jest zawsze bardzo na plus. Co w przypadku, jeżeli efekt nie spełni moich oczekiwań? Czy będę mogła zrobić ewentualną korektę? Tak, jak najbardziej przyjmuję na korektę. Co powinnam zabrać ze sobą? Pan doktor tutaj powiedział, że po prostu zabrać wygodne ubranie, że tak naprawdę nie potrzebuję nic dodatkowo. Ewentualnie o jakichś tam lekach i tak dalej dostałam taką karteczkę, to też Wam zaraz będę opowiadała. Na razie takie pytania, które ja zadawałam. Czy lekarz robi lip lift oraz czy robi liposukcję podbródka i czy ewentualnie mogłabym te zabiegi połączyć? I pan doktor wykonuje zarówno lip lift, czyli wycięcie tutaj kawałka skóry spod nosa, podciągnięcie celem uwydatnienia górnej wargi, a liposukcja podbródka, czyli po prostu usunięcie tutaj tej poduszeczki tłuszczowej. I pan doktor powiedział, że lip lift nie może zrobić łącznie z korekcją nosa, ponieważ już przy korekcji nosa troszeczkę zmienia się tutaj układ skóry, więc nie wiadomo jaki będzie efekt po zagojeniu. Dlatego nie poleca łączyć tych dwóch zabiegów, ale liposukcja podbródka nie ma u mnie wiele do roboty, więc można to połączyć. I również tutaj przy tym, jak ja powiedziałam, że chcę odessać tłuszcz z podbródka, to on się mnie zadał pytanie, dlaczego? Po co? Przecież pani nie ma dużo. Fakt faktem, ja teraz chodzę na ten zabieg falą RF, więc jest lepiej, ale na pewno Wy, jeżeli oglądałyście zwłaszcza moje weekendowe vlogi w grudniu, gdzie ja często byłam bokiem, bo Wam pokazywałam kosmetki z kalendarza adwentowego, tam jeszcze nie było takiego efektu po tej fali RF i tam było pięknie widać, jaki ja mam podbródek. Ja jestem osobą, która jest szczupła, no dobra, nie powiem, że jestem jakaś chuda jak modelka, ale nie mam nadwagi. Pokazywałam Wam w poprzednim weekendowym vlogu drugi do tyłu, jaką kupiłam sobie wagę, gdzie od razu robię tą wagą sobie pomiar całego ciała, jaki mam stosunek tkanki tłuszczowej, mięśniowej i tak dalej. Więc u mnie tkanka tłuszczowa to nie jest coś, co jest nadmierne, ale po prostu mam to zlokalizowane akurat tutaj i to powoduje, że mam tutaj taką poduszkę tłuszczową, której chcę się pozbyć. Jak powiedziałam temu panu, że bo widzi pan, bo tak jak się robi, to tutaj ten... A pan doktor mówi, no ale to każdy jak tak zrobi, to tak ma. I ja mówię temu panu doktorowi tak, ale proszę pana, ja zdaję sobie z tego sprawę, że medycyna estetyczna jest po to, żeby modelować sylwetkę, a nie po to, żeby nie wiadomo co robić.
I on się uśmiechnął i zrozumiał, że ja faktycznie wiem, o co chodzi, że to nie będzie tak, że nagle będę miała totalnie inne proporcje twarzy, ale subtelnie coś chcę usunąć, więc okej, powiedział, jest tutaj niewiele do roboty, może to zrobić. No chyba, żebym strasznie przytyła, pytał siebie, czy zamierzam. Mówię, że no różne są sytuacje w życiu, ale nie chciałabym, więc raczej nie zamierzam. I dlatego, że jest to po prostu zarówno będzie niewielka korekcja nosa, jak i niewielka korekcja tego podbródka, to zdecydował się połączyć te zabiegi, ale nieczęsto się w ogóle jakieś zabiegi ze sobą łączy. Tak, więc to mamy. Tabletki antykoncepcyjne i okres. Nie można wykonywać w czasie okresu operacji, jest to przeciwwskazanie. Natomiast jeżeli chodzi o tabletki antykoncepcyjne, no właśnie, bo tutaj według tej karty pisze, że nie można zażywać, ale ja zapowiedziałam, że będę wtedy potrzebowała wziąć tabletkę i pan powiedział, ok, no to w takim razie nie będzie problemu. Czy ściągać paznokcie hybrydowe, bo właśnie słyszałam o tym, że należy ściągnąć, pan powiedział, że nie, nie trzeba zmywać lakieru czy hybrydy. Jak wyglądają wizyty pozabiegowe? Więc pan powiedział, że przy takiej niewielkiej korekcji ja już na drugi dzień będę miała wyciągane te setony z nosa i będzie właśnie od razu na drugi dzień sprawdzenie, jak to wszystko wygląda i pan mnie już puści do domu, będę mogła jechać, ale po tygodniu, żebym przyjechała na wizytę kontrolną. Czy mogę zrobić wcześniej korekcję wzroku? Pan doktor powiedział, że tak, ale muszę uprzedzić okulistę, że planuję zabieg korekcji nosa, żeby okulista wziął to pod uwagę i żeby wszystko, co jest w oczach, zdążyło mi się ładnie zagoić przed tą korekcją nosa, bo pan doktor powiedział, że przed zrobieniem operacji nosa daje się do oczu jakieś krople, które mają zapobiegać wysychaniu, coś tam, więc żeby nie doszło do jakiejś interakcji, czy podrażnienia, czy coś, żeby te oczy muszą być po prostu zagojone. Czy mogę zrobić odczulanie, ponieważ zamierzam w tym roku robić odczulanie i pan doktor powiedział, że jak najbardziej odczulanie mogę robić, natomiast właśnie dobrze, że robię, bo ważne jest, żebym po tej operacji nosa nie miała problemu z tym, że mam ten nos zapchany, zawalony, spuchnięty i że tam, wiecie, mam te problemy antyalergiczne, więc nawet powiedział, jaki mam preparat antyhistaminowy sobie brać i tutaj mi zapisał, więc od razu właśnie chodząc do alergologa będę mogła poprosić o taki lek przeciwhistaminowy. No i jeszcze rozmawialiśmy o takich dość rzeczach prywatnych, w stylu kiedy trzeba dać zadatek, jakie terminy, o tym, że mam uczulenie na penicylinę, no bo to jest też ważne, wiecie, uczulenie na penicylinę to jest tak rzadka rzecz, a tak ważna, dlatego o tym też poinformowałam. No i właśnie, jeżeli chodzi o tą różową kartkę, którą potem pan doktor mi dał, to tu mam po prostu zaznaczone badania krwi, kiedy powinnam zrobić, jakie dokładnie, jak się mam przygotować, czyli właśnie, że 7 dni przed operacją mam zażywać 3 razy dziennie taki preparat właśnie przeciwhistaminowy, właśnie ten przeciwalergiczny, witaminę C i jeszcze, żebym kupiła Heviran na opryszczkę, żeby brać tak zapobiegawczo, bo mam problem z opryszczką, a opryszczka nie może mi wyskoczyć właśnie w czasie operacji, przed operacją nosa, bo to jest przeciwwskazanie. Również wszystkie zęby i tak dalej, nie może być żadnego stanu zapalnego, trzeba pamiętać, że trzeba mieć porządek w jamie ustnej, ale dla mnie to jest sprawa pierwszorzędna, ja chodzę systematycznie rok w rok na kontrol do stomatologa i od razu robię, jeżeli coś trzeba tam zrobić, więc u mnie to nie jest problem. Ogólnie, że tak, pacjent do operacji musi być zdrowy, w przypadku przyjmowania wcześniej antybiotyków z powodu infekcji dróg oddechowych operacja możliwa jest po 3-4 tygodniach od zakończenia antybiotykoterapii, których leków nie można wziąć, nie można brać przed operacją, czyli produktów zawierających kwas acetylosalicylowy, np. aspiryny, polopiryny, akardu, polokartu, pochodnych acenokumarolu, acenokumarol, sinkumar, warfaryny, pochodnych tiklopidyny, tiplit, tiklotin i fapidin. Przyjmować preparatów wielowitaminowych, suplementów diety, preparatów ziołowych, przede wszystkim tych, które zawierają czosnek i imbir. Czyli wszystkie suplementy diety też będę musiała odstawić. Ale to nie jest problem, ja ich dużo nie biorę, tylko systematycznie biorę witaminkę D i magnez. Do 2 dni przed operacją nie wolno przyjmować leków przeciwbólowych z grupy niesteroidowych, leków przeciwzapalnych, czyli na przykład ibum, diklofenak, butapirazol, ketonal, naproxen oraz piralina. 2 miesiące przed operacją zaleca się przestanie palenia tytoniu. Szczególnie dotyczy to operacji nosa, u mnie tego problemu nie ma, ponieważ no nie powiem, żebym w życiu nie próbowała palić, bo
Ja jestem tą osobą, która po prostu nie będzie się wypowiadała na jakiś temat, dopóki nie spróbuję, więc spróbowałam, ale mnie to nie porwało i bardzo się z tego powodu cieszę, bo jednak palenie niszczy zdrowie, niszczy urodę, uzależnia też finansowo, więc dobrze, że mi załapałam bakcyla. Poza tym nie podoba mi się widok dziewczyny z papierosem. Zaleca się odstawienie hormonalnych leków antykoncepcyjnych oraz hormonalnej terapii zastępczej. O, i odnośnie tego rozmawialiśmy, ale okazuje się, że okej, nie będzie problemu. W dniu operacji nie wolno przyjmować żadnych pokarmów, napojów minimum 6 godzin przed operacją w zjeżdżeniu ogólnym i 4 godziny przed operacją w zjeżdżeniu miejscowym. Nie wolno palić papierosów, pić alkoholu. Przed operacją należy wziąć prysznic, umyć głowę, usunąć ślady wszelkich kosmetyków, zdjąć biżuterię. Będę musiała sobie wziąć jakieś mleczko do demakijażu, żeby nie miała uczucia ściągnięcia skóry, bo nie wiem, jaka jest woda w Polanie ze zdrój. Naprawdę, czytając to, ja o takich rzeczach myślałam. Należy poinformować chirurga przed operacją o jakichkolwiek nieprawidłowych objawach, które wystąpiły w ciągu 2 tygodni przed operacją. Gorączka, kaszel, nudności, wymioty, biegunka, pokrzywka. Przeziębienie, opryszczka, ropne zmiany na skórze, stany zapalne jamy ustnej i zatok uszu stanowią przeciwwskazanie do operacji. Czyli to, co Wam mówiłam, trzeba po prostu zrobić sobie przegląd zębów, czy tam czasem nie ma jakiegoś stanu zapalnego. Pacjent przyjeżdża na operację dzień wcześniej do pensjonatu, który sobie zarezerwował. I tutaj jest kilka przykładowych właśnie takich pensjonatów, które ten pan poleca, za które ręczy, że tam jest wszystko wysoki standard i w ogóle. Więc są wypisane, będę sobie musiała poczytać, które tam z nich mi najbardziej odpowiada. Po przyjeździe proszę o kontakt telefoniczny celem ustalenia godziny spotkania na rozmowę przedoperacyjną, podczas której ustalony zostanie dokładny zakres operacji. Omówione oczekiwane wyniki, założona zostanie dokumentacja medyczna oraz pacjent zostanie przygotowany do operacji i poinformowany o przewidywanej godzinie operacji. No i właśnie tam już kwestie takie finansowe, kiedy, co i ile trzeba wpłacić. No, więc to tyle, więc muszę Wam powiedzieć teraz tylko sobie, muszę pozapisywać wszystkie terminy, co, gdzie i jak. I nic, i czekamy, marzec 2021, czyli ponad rok, ale powiem Wam, to przeleci jak z bicza szczeli, tak naprawdę rok to jest niewiele. Pamiętam, ja jestem po operacji kręgosłupa i również miałam właśnie taką sytuację, że miałam umówioną wizytę, że za rok będę miała operację kręgosłupa, to było na maj ustalone. Ja się nagle w kwietniu zorientowałam, o matko, ten został mi cały miesiąc, kiedy ja będę miała tą operację kręgosłupa. Tak ten czas szybko leci, zwłaszcza kiedy człowiek sobie o tym zapomni i zajmie się całkowicie czym innym. A ja umawiałam się w ogóle na konsultację, tą co miałam wczoraj, i jednocześnie na ten zabieg już od razu na ten marzec 2021 w czerwcu 2019 roku. Więc już minęło pół roku od tego, jak ja się umawiałam, więc ten czas po prostu strasznie szybko leci. Nie ma problemu, akurat się też przygotuję do tego psychicznie. Zrobię też, mam nadzieję, sobie porządek z tym moim nosem, czy tymi alergiami. W sensie z alergiami, o to mi w tym momencie chodzi. I może z tymi oczami. Więc tak, szykuje się dużo zmian takich zdrowotnych w moim życiu, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie finalnie szło ku dobremu. No o to mi chodzi, żeby poprawić sobie komfort życia fizycznego, psychicznego. No i właśnie, ja się zawsze cieszę życiem, ale jak mogę się cieszyć jeszcze bardziej, to czynię. Tym się trzeba w życiu kierować, no nie? Trzeba być pozytywnym. Dobra, bo już tak mówię jak jakiś coach, także no, jutro się widzimy. Jeszcze chciałam Wam pokazać, co wczoraj kupiłam. Zdecydowałam się na nowość z Lidla, czyli antyperspirant Scent, ale tym razem z różową zakrętką. Skład jest wzorowy, ma sole aluminium, więc dla mnie idealnie. Natomiast zobaczcie, są te również te płatki pod oczy, które Wam pokazywałam z Balei. No jeszcze czegoś takiego w Polsce nie ma, żeby to miało ładny skład, dobrą cenę i jeszcze, żeby było właśnie w formie takich płatków. Dlatego zdecydowałam się aż na 2 opakowania. Jak będzie mi służyło, no to kto wie, może jeszcze kiedy kupię, a nawet jest to bardzo prawdopodobne. W filmie dotyczącym tego, jakie mam postanowienia na rok 2020, powiedziałam Wam bardzo wyraźnie, że nie ma bata, zamierzam w roku 2020 wziąć się za swoje zdrowie i nie próżnuję. Wczoraj umówiłam się już na korekcję wzroku, znaczy na samą konsultację w sprawie korekcji wzroku. Początkowo chciałam wybrać się do kliniki Optegra w Krakowie, bo tam właśnie czytałam bardzo dużo dobrych opinii o tej klinice. I muszę Wam powiedzieć, że jednocześnie teraz jak zaczęłam na nowo czytać opinie, to właśnie gdzieś tam przewinęło mi się, że w Katowicach jest świeża klinika Optegry, ale jest również bardzo dobra. I postanowiłam zobaczyć, jacy tam są specjaliści. Faktycznie jest tam garstka, ale jak przeczytam referencje,
to, jakie wykształcenie ma pani okulistka, która wykonuje zabiegi w Katowicach, i porównałam to do specjalistów w Krakowie, no to stwierdziłam, jeżeli ta pani z Katowic mi nie pomoże, no to tym bardziej nikt z Krakowa mi nie pomoże. A musicie wiedzieć, że ja mam dużą wadę wzroku, o czym już wam niejednokrotnie wspominam, jest ona naprawdę bardzo duża. I mnie nie ratuje, że zmniejszy mi się ta wada wzroku na przykład do 1 czy do 2, bo wtedy tak czy siak będę musiała nosić soczewki, które są po prostu dla mnie już niekomfortowe. Ja już soczewki noszę od 14 lat, już pyknęło po prostu 14 lat noszenia ciągłego soczewek i ja już w tym momencie czuję, że moje oczy są zmęczone, są bardziej suche, a gdzie tam do końca życia, prawda? Ja nie wyobrażam sobie siebie w okularach, bardzo nie lubię nosić okularów. Więc wiecie, chcę spróbować, bo chcę spróbować zrobić z tym całkowicie porządek, bo jest możliwość cofnąć nawet tak dużą wadę całkowicie do zera, ale to trzeba się wybrać naprawdę do dobrej osoby, dlatego wczoraj poświęciłam jeszcze cały wieczór, żeby zrobić research, żeby podjąć ostatecznie decyzję, czy robię ten zabieg w Krakowie, w Katowicach, czy może gdziekolwiek indziej. Jeżeli chodzi o Optegrę, nie kierowałam się tutaj ceną, bo tak jak niejednokrotnie wam mówię, na temat zdrowia czy takich rzeczy w stylu operacje nie należy oszczędzać. Należy po prostu mieć to na uwadze, że lepiej zapłacić więcej, ale iść do osoby, która się na tym zna. Natomiast po prostu Optegra jest najbardziej popularną siecią okulistyczną i po prostu najwięcej opinii można na jej temat znaleźć. Dlatego zdecydowałam się na Optegrę, ponieważ bardzo dużo informacji można przeczytać od użytkowników innych osób o tych właśnie klinikach i o lekarzach, którzy tam przyjmują. Więc umówiłam się, w lutym mam konsultację i wyobraźcie sobie, że przed taką konsultacją przez tydzień nie mogę nosić soczewek, więc niektóre z was się mnie pytają, czy pokażę się w okularach. Zdarzało się gdzieś tam, że na przykład jak lecę samolotem, ja często wtedy noszę okulary, bo w samolocie jest po prostu bardzo suche powietrze i wygodniej jest mi w okularach niż w soczewkach, zwłaszcza, że ja też często w samolocie po prostu śpię, więc okulary są wtedy dla mnie wygodniejsze, jak również w okresie takim wiosennym miałam ten problem, że alergia tak mi się dawała we znaki, że aż te oczy miałam takie czerwone, bardzo mnie piekły, bolały, mimo tego, że ja kropiłam te oczy, że brałam tabletki przeciwhistaminowe, to po prostu ta soczewka gdzieś mi drażniła spojówkę i dlatego stwierdziłam, że kilka dni miałam takich, że faktycznie nosiłam okulary, pokazywałam się wam w okularach, chociaż muszę przyznać, że zdarzało się, że na przykład jechałam do pracy w okularach, ale jak szłam na siłownię, to miałam ze sobą soczewki i na siłownię zakładałam sobie soczewki, bo na przykład nie dałabym rady w stanie ćwiczyć w okularach, nie potrafię po prostu. Denerwuje mnie to, kiedy na przykład wszystko mi spływa tu pod oczami, poci się. Nie, po prostu nosiłam od 4 roku życia do 14, więc przez 10 lat okulary i mam taką awersję do okularów, że widzicie, od 14 lat ja noszę praktycznie tylko i wyłącznie soczewki, okulary sporadycznie. I muszę wam powiedzieć, że ja miałam nawet taką awersję do okularów, do samych oprawek okularów, że w momencie, kiedy zaczęłam nosić soczewki kontaktowe, nawet denerwowało mnie, kiedy zakładałam okulary przeciwsłoneczne i miałam takich kilka lat, że ja nie nosiłam w ogóle okularów przeciwsłonecznych, bo mnie irytowało, kiedy ja tylko coś miałam na nosie. Więc robimy porządek z oczami i właśnie tak jak wam już zaznaczyłam odnośnie tej alergii, również zamierzam iść na odczulanie, żeby już w tym roku, w marcu, nie męczyć się po prostu tak strasznie, nie kichać, żeby te oczy nie były takie czerwone, móc oddychać. I dlatego już się umówiłam również do alergologa, zrobiłam sobie badania, a zaraz wam pokażę, co mi wyszło. Zobaczcie, jaką mam ładną podkładkę. I tutaj są moje wyniki krwi. 4 parametry są delikatnie, nieznacznie podniesione, dosłownie tutaj niecałe 3%, tutaj 0,1 podniesione, takie delikatne. Z tego, co się orientowałam, jest to na przykład kształt trombocytów, jakby ich stężenie, więc raczej nie jest to nic poważnego, ale oczywiście wszystkiego się dowiem, będąc na badaniach u lekarza. Przyjechałam właśnie do Actiona, ponieważ dostałam cynk od jednej z was, że są tutaj płatki pod oczy o wzorowym składzie INCI. No i już wam ten skład pokażę. Tak prezentuje się skład. Cena to 4 zł. Bierę. Wpadłam jeszcze do Hebe. Tutaj jest taka marka Tealogy. I sprawdziłam te maski, no niestety nie mają pięknych składów, za wyjątkiem tej. To również jest maseczka pod oczy, ale to już jest linia luksusowa, więc tutaj macie jedną parę maseczek w płatkach pod oczy za cenę 15 zł na promocji. Kto bogatemu zabroni.
Z Liren niestety aktualnie żadnej promocji nie ma, więc nie będę się zaopatrywać. Ostatnio musiałam wydać aż 26 zł na parking i moja kieszeń po prostu boli. Wąż kąsa te sprawy, więc nie biorę. Tak wygląda kocia kluseczka, a że ja kocią kluseczką być nie chcę, no to ponownie przy pomocy tej wagi z Mi Xiaomi oceniłam swoją sylwetkę i tak, w porównaniu do poprzednich wyników poprawiła mi się ilość mięśni, więc już mam normalny, a nie niewystarczający. No, wciąż nie ma szału, jeżeli chodzi o ilość tych mięśni, ale wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano, jest to efekt po 2 tygodniach, ale idę w dobrą stronę. BMI jest w normie, tkanka tłuszczowa na poziomie niskim, więc jak widać mięśnie rosną, tłuszcz się troszkę zniwelował, więc idziemy w dobrą stronę. Woda w normie, więc fajnie. Białko, o tutaj widać też, że poprawiłam, bo 2 tygodnie temu miałam ilość niewystarczającą. Po prostu zaczęłam więcej zwracać uwagę na jedzenie tego białka w diecie. Podstawowa przemiana materii. Osiągnięto cel. O, tłuszcz trzewny. Tutaj miałam na poprzednim wyniku 3. Teraz mam punktów 2. Jest to w normie. Masa kostna, czyli to, ile moje kości ważą, również jest w normie i bardziej, jeżeli chodzi o wiek ciała. 2 tygodnie temu miałam 19 lat, w tym momencie mam lat 15. No chyba coś ściemnia po prostu ta aplikacja, bo nie wierzę, żebym miała aż tak dobrą kondycję. Absolutnie nie łapię szybko zadyszki. Niemniej jednak fajnie, jest to takie motywujące dla mnie, jak widzę, że gdzieś tam się odmładzam, to znaczy, że te wszystkie starania, dieta, ćwiczenia, że to nie idzie na marne. No i waga idealna. Jestem na dolnej granicy, chociaż muszę wam powiedzieć, ja wiem, że niedowaga nie jest dobra, ale mnie to akurat cieszy, że jestem bliżej tej dolnej granicy niż tej górnej. No i tu jeszcze wykresy w porównaniu do poprzednich pomiarów. Ocena sylwetki. Aha, tutaj już nic nie ma. Waga. Aha, no to tutaj tylko waga. Więc ogólnie widać, że działa siłownia. Więc ja się męczę na siłowni, a Mimi za mnie odpoczywa. Czas niestety biegnie nieubłaganie. Jestem dzisiaj już na ostatnim spotkaniu w salonie Yasumi w Dąbrowie Górniczej i na ostatnim zabiegu falą RF. Niebawem mam nadzieję, że uda mi się przygotować pełny film z tym, jakie były efekty, czego można się spodziewać, jakie są moje odczucia, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. A tymczasem zapraszam Was na to, żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda zabieg.
wczoraj w naturze zdecydowałam się zakupić płyn micelarny z tej serii Botanic Skin Food. Ogólnie jeżeli chodzi o tę serię, powtórzę Wam jeszcze raz, wszystkie składy tych kosmetyków są bardzo ładne, wzorowe, śmiało brać. Jedyne zastrzeżenie mam do hydrolatu, ponieważ zawiera glukonolakton, a ja nie polecam na własną rękę stosowania, zwłaszcza codziennego kwasu, dlaczego link będziecie miały w opisie tego filmu. Natomiast zdecydowałam się wypróbować płyn micelarny, bo przyznaję, miałam nadzieję, że będzie pachniał mango. No niestety typowo mango nie pachnie, ale zapach jest niesamowicie przyjemny, więc jak tylko zdenkuję aktualny kosmetyk, czyli łagodzący olejek do demakijażu wianek, będę testowała tę nowość. I wyobraźcie sobie, że właśnie będąc w naturze, właśnie pytając o jakieś tam produkty naturalne, bo jeszcze hydrolatu szukałam, pani ekspedientka, kasując te produkty, zapytała, czy może to ja jestem ja, że czy ja prowadzę właśnie bloga, kanał na YouTube. No i zrobiło mi się strasznie miło, chwilkę porozmawiałyśmy i wiecie, ja byłam taka cała w emocjach, że chciałam zapłacić kartą za te kosmetyki i zamiast przyłożyć kartę do czytnika kart, to gdzieś przyłożyłam w ogóle przy kasie. Totalnie po prostu taka wtopa. Jeżeli pani z natury to ogląda, to ja bardzo serdecznie pozdrawiam, natomiast to jestem cała ja. To jestem cała ja, później, nie wiem, jeszcze chyba będąc w tych emocjach, byłam w Decathlonie i wyobraźcie sobie, że chciałam zapłacić za zakupy multisportem. I płacenie multisportem nie pierwszy raz mi się przytrafiło. I to jestem właśnie ja w jednym z kolejnych chat make-upów, który się pojawi. Ja Wam będę właśnie mówiła na ten temat, że nie lubię, kiedy Wy myślicie, że ja jestem taka strasznie poważna i mam kijek w pupce i jestem taka poukładana od A do Z. Ja dlatego właśnie zaczęłam prowadzić kanał na YouTube, żebyście mogły mnie lepiej poznać i zobaczyć, że absolutnie ja nie jestem taką osobą. Ja jestem po prostu chodzącą popierdółką. No, więc jeżeli ktoś ma po prostu do mnie jakieś takie oczekiwania, że ja będę zawsze poukładana i zawsze taka super i to absolutnie nie jestem ja. W tamtym chat make-upie więcej sobie powiemy na ten temat, więc jeżeli Was to interesuje, no to tam zapraszam. A tymczasem kończymy tego weekendowego vloga. Troszkę był długi, ale mam nadzieję, że ciekawy. Jestem ciekawa również, co działo się u Was. Może coś ekscytującego, może i Wy zwiedziłyście coś, co warto jest odwiedzić. Dajcie koniecznie znać. Miłego weekendu. Pa!